Dlaczego Michał jest dzisiaj z nami? Ponieważ Xpierce TV to nie tylko kanał poświęcony kolczykowaniu ciała. To jest zlepek dwóch wyrazów. Pierce i Express, czyli wyrażanie siebie. Chcemy Wam przedstawić ciekawe osoby, które posiadają niesamowite pasje i poprzez nie wyrażają właśnie siebie. Michale, czym zajmuje się iluzjonista? Jakie wykonujesz pokazy? Czym zajmuje się iluzjonista? Po prostu czaruję, tak? Spotykam się z ludźmi, poznaję ich i po prostu tworzę w ich głowach niesamowitą magię. Zajmuję się pokazami ognia, pokazami światła oraz pokazami iluzji dla dzieci i dla dorosłych. Czy są jakieś specjalizacje dla iluzjonistów? Czy jedni zajmują się bardziej tym, inni bardziej tamtym? Tak, oczywiście. Ja na przykład zajmuję się w większości sceną. Czyli po prostu mam duże rekwizyty, gdzie po prostu widać je ze sceny. Są jeszcze pokazy uliczne albo pokazy tak zwane close-up, czyli twarzą w twarz. Mamy tylko talię kart albo monety i czarujemy po prostu w odległości paru centymetrów. A gdzie można zobaczyć iluzjonistów? Wszędzie. Można zobaczyć ich na ulicy, na imprezach okolicznościowych, imprezach plenerowych, gdzie tylko się da. A powiedz mi, ilu jest iluzjonistów, jeśli wiesz, w Polsce, za granicą, czy jest to jakaś dziedzina bardzo rozbudowana? W Polsce jak na razie myślę, że ten temat powoli się rozwija. Jest nas coraz więcej. Na ulicy już coraz więcej widzę młodych osób, też starszych, które po prostu uczą się tej sztuki iluzji i magii. Rośniemy w siłę. Za granicą jest to bardzo rozpowszechnione. Są wszędzie sklepy na każdym rogu, wszędzie są ludzie, którzy mogą się czegoś nauczyć, są nawet szkoły magiczne. Skąd wziął się pomysł, aby zostać kuglarzem, iluzjonistą? To nie był pomysł. Samo do mnie trafiło. Mój brat w piątej klasie podstawówki, jak byłem, pojechał na Ostrucki Festiwal Ognia i stamtąd przywiózł pierwszy sprzęt żonglerski. Od tamtej pory po prostu zacząłem ćwiczyć non-stop w domu i tak powoli z hobby do pasji po prostu zaczęło się to rodzić w mojej głowie. Piąta klasa szkoły podstawowej, to powiedz jeszcze, ile masz lat, żebyśmy wiedzieli, jak długo ci to zajęło, dojście do takiego momentu, na jakim jesteś teraz. Mam 19 lat, to mniej więcej te 7-8 lat nauki, które już jest za mną, a jeszcze więcej przede mną. A kiedy dałeś swój pierwszy pokaz? Czy to było tylko dla rodziny, czy dla znajomych, czy już bardziej profesjonalnie? Pierwszy swój pokaz miałem pod koniec gimnazjum. Po prostu dyrekcja, cała szkoła wiedziała, że jest jakiś cyrkowiec, jakiś kuglarz w szkole, więc cała szkoła huczała i poprosili mnie o to, abym wystąpił. Było bardzo wesoło, ja stanąłem na scenie, 500 osób przede mną, więc naprawdę to był strach w oczach moich i strach w oczach widzów, ale było świetnie. Po tym naprawdę dowiedziałem się, że to jest dla mnie. Czułem się po prostu jak ryba w wodzie na scenie. Czyli to Cię nakręciło i zmotywowało, taka ilość osób obserwująca to, co robisz, tak? Tak, jak najbardziej. Uwielbiam to po prostu stać na scenie, kiedy ludzie się na mnie patrzą, a ja po prostu mogę dać im pokaz swojej pasji, tego, co kocham. A powiedz mi, czy miałeś jakiegoś swojego mentora, kogoś, na kim się wzorowałeś, chciałbyś robić takie sztuki magiczne, kuglarskie, jak on? Przez pierwsze lata mojej nauki byłem samoukiem, tylko i wyłącznie. Zamykałem się po prostu w pokoju, słuchawki w uszy
i po prostu trenujemy. Nauczyciela, dzisiejszego swojego nauczyciela poznałem w liceum, jest nim Krystian Minda i to on powoli wdraża mnie w świat tego biznesu i uczy mnie, jak sprzedawać pokazy i jak to po prostu robić. Powiedziałeś, trenujemy. To jak wielu twoich znajomych zajmuje się również iluzją i kuglarstwem? Dzisiaj mógłbym powiedzieć, że chyba wszyscy. To głównie moi znajomi to są kuglarze i iluzjoniści. Jak byłem w czasach szkoły, były 2-3 osoby może na całą szkołę, które jakkolwiek dawało się nauczyć czegoś. Nie jest to sztuka, która jest chciana wobec młodych ludzi, ale no właśnie powoli wdrażamy to, żeby jak najwięcej ludzi się za to zabrało. A dlaczego nie jest chciana wśród młodych ludzi? Powiem tak, sztuka cyrkowa, no klaun, najczęściej są to takie właśnie skojarzenia, niestety, a jest to trening, bardzo, bardzo ciężki trening nad sobą, żeby nawet żonglować tymi 3 piłeczkami, później 4, 5, 6, aż tak na przykład do 9, więc nie jest to proste. Na wcześniejszym pokazie widzieliśmy, że ty też żonglujesz. Czy to są tylko ostre przedmioty, czy nie tylko? Powiem tak, zaczyna się od piłeczek zwykłych, standardowych, miękkich po prostu piłek, które nie zrobią nikomu krzywdy. Ja już dzisiaj ćwiczę na maczetach, kulach do kręgli albo piłach mechanicznych. Można żonglować wszystkim, dosłownie wszystkim. Piły mechaniczne, czy one są włączone, czy nie? Oczywiście, że tak. Piła jest zawsze włączona, żeby nadać tego dramatyzmu sobie i innym. Bo nerwy, kiedy żonglujesz tym, są niesamowite. Po prostu adrenalina, która rośnie i rośnie w tobie i w publiczności. Dobrze, mówisz włączone. A czy zdarzały się przypadki, że coś nie poszło? Oczywiście, że tak. Ciągle gdzieś słyszę, gdzieś można wyczytać, że komuś coś nie wyszło. I niestety, kiedy maczeta spadnie, pochodnia, kula do kręgi albo piła mechaniczna, mogą zrobić krzywdę. Trzeba uważać. Powiedz mi, Michał, jakie byś dał rady młodym ludziom, którzy chcieliby pójść w twoje ślady? Niech szukają osób, które się tym zajmują. To jest początek. Niech spytają się, gdzie mogą kupić sprzęt, gdzie mogą zdobyć potrzebne im rekwizyty na sam początek, a później tylko ćwiczyć. Zamknąć się w pokoju, jeśli są samoukami, albo po prostu wyjść na zewnątrz i tak znaleźć po prostu osoby bratnie dusze do treningu. Czy są może jakieś strony internetowe, sklepy, gdzie można kupić takie gadżety potrzebne do treningów? Jeśli chodzi o kuglarstwo i iluzje, to jak najbardziej polecam sklep kuglarstwo.pl. Znajduje się on na Mokotowie w Warszawie. Tam można znaleźć wszystkie potrzebne rekwizyty i ludzi, którzy także ćwiczą. Czy umiejętności iluzjonisty, kuglarza może się nauczyć każdy? Czy trzeba mieć do tego jakieś specjalne predyspozycje? Nie, ja to pokazuję. Nie trzeba mieć żadnych specjalnych predyspozycji, trzeba mieć po prostu cierpliwość i chęć do treningów. Wiemy już, że jest to twoja pasja, że żyjesz z tego, a powiedz mi, czy miewasz momenty zwątpienia? Oczywiście, że tak. I myślę, że jest to najgorszy moment w życiu każdego artysty. To przychodzi samo, przychodzi nagle, ale najlepszą radą jest na to po prostu coś słodkiego. Albo trening. Ciężki trening, żeby zapomnieć o problemach. Czy masz pomysły na jakieś nowe pokazy? Czy jest coś, co chciałbyś bardzo zrobić, czego nie robiłeś jeszcze? Tak, właśnie kończę jeden projekt. Jest to pokaz żonglerki ekstremalnej komedii. Czyli właśnie maczety, piła mechaniczna i kula do kręgli w wersji po prostu śmiesznej. Nie będę cię pytać o szczegóły, co znaczy wersja śmieszna. Kiedy ten projekt będzie można zobaczyć lub gdzie? Myślę, że pod koniec lipca już skończę. Będzie to na pewno, targetem będą tatufesty i myślę, że tam trafię idealnie. Czy są jakieś miejsca, w których w najbliższym czasie będzie można cię zobaczyć? Tak i nie, ponieważ głównie występuję dla osób prywatnych, ale najczęściej można mnie zobaczyć na polach mokotowskich, gdzie razem z innymi kuglarzami trenuję po prostu. Michał, dziękuję ci bardzo, że pojawiłeś się dzisiaj u nas i chciałeś się podzielić swoją pasją. Ja również ci bardzo dziękuję. A was wszystkich wyganiam wręcz na pola mokotowskie. Może uda wam się zobaczyć, jak Michał trenuje. Subskrybujcie. Lajkujcie. I polecajcie.